Hej, cześć, Simon Ludzka, witam was serdecznie w PlayerUnknown Battlegrounds i dawno nie było u mnie na kanale tej gry. Nie wiem, jakoś nie mogłem się zebrać, też nie mam z kim grać za bardzo, bo wąski jakoś za każdym razem jak się go pytam, to nie chce grać, więc postanowiłem, że zagram sobie solo i będzie chyba bez cięć, bo jakoś cholernie nie chce mi się obrabiać tego materiału z PlayerUnknown, więc będzie bez cięć żadnych. Możecie dać znać w komentarzach, czy wam się podoba takie coś. Okej, wylądowali. Nie wiem, nawet się nie rozglądałem, czy ktoś za mną wylądował. Czy ktoś tu jest, czy powinienem lecieć szybko po broń? O kurwa. Tu jest. Dajcie broń, bo będzie... No tak, tym tego nikogo nie zabije. Jak ja kocham te domki. Ubóstwiam. O! To rozumiem. To nie jest najgorzej. Teraz można spokojnie polutować resztę rzeczy. Pytanie. Gdzie on jest? Bo wiem, że gdzieś jest. Tam się strzelają, ale to może być daleko. Zmienię sobie na auto. Nawet pistolet podniosę, bo... Nigdy nie wiadomo, czy mi się kulki nie skończą. Jest plecak. Jest dobrze. Ciekawy jestem, jak ze strefą. Tam ktoś się strzela, ale to może być daleko. O kurwa. O skurwecyn. To już było blisko. Leżysz. Bitch. Nie dam się. Szkoda, że nie ma drugiej M-ki, ale... Coś jedzie? Może to za moim oknem. Ale tu fajnych rzeczy miał. Nie wiem, liczę na to, że nikogo tu już więcej nie ma. Mamy shotguna. A może zmienię. Powinienem mieć coś na blisko, nie? Tak myślę. Ach, szkoda, to jest strzelba, a nie shotgun. No trudno. Okej. Zmienimy sobie. No i dobra, trzeba się jeszcze rozejrzeć. Aha, mogłem też się w sumie... No, mam plecak lepszy. Użyć środka, jak ze strefą. Nie mogę oddalić sobie, póki się leczę. O, żeż ty! Kurna, trzeba zapierdzielać. Niedobrze. Jeszcze trzeba szybko sprawdzić, czy jakiś transport może nie stoi na dole. To znaczy, czy nie ma. Transportu na dole. Ale też nie przeszukałem w sumie wszystkich domków. Teraz to był ten domek, w którym byłem? To był ten. To jest na chodzie? Nie. Niestety nie. No i tak trzeba zaraz będzie polecieć. Wygląda jakby nie było w ogóle sprawdzane. Lutowane. A może te podniosę, bo nigdy nie wiadomo. Dupa, mi się nie przyda. No. A może ktoś z was by chciał zagrać, co? Macie w ogóle tą grę? Pewnie nie. Nie, to
to mi się nie przyda. Wy nie macie, co? Niestety, jakbym był jakimś większym youtuberem, to bym zrobił jakiś konkurs na grę. Na klucz do gry, ale no niestety. Wielkim youtuberem to ja nie jestem. Nad czym też ubolewam sam. Nie no, dupa. Nie no, to ktoś tu był, bo... Mógłbym ewentualnie naboi do strzelby, ale... Dobra, wezmę. Ktoś tu był, także nie mam, nie ma sensu, żebym tutaj chodził i lutował. Dobra, let's go. Stawmy sobie pointa. O, w dobrym kierunku biegnę. I bardzo dobrze. Trzeba się porozglądać, żeby zobaczyć, czy gdzieś na drodze może nie stoi jakaś furka. Albo motor jakiś? Ale no nie widzę. Jak ze strefą? Jeszcze nie idzie. Jeszcze mamy 20 sekund. Potem zacznie lecieć strefa. Traktor. Do traktora to ja nie wsiądę. Nie, nie, nie. Poziom kasku tylko pierwszy. Mogłoby być lepiej. No nic. Dobra, trzeba będzie z buta. Znaczy, na pewno mam kawał drogi, więc nie wiem, czy wytrzymam. Czy dolecę. O, roba jasna, nie no, przydałaby się fura. Tam coś jedzie, ale... Co ja mogę? Gdybym mi przeciął drogę, jakoś bym się z nim postrzelał, to może. Ale nie wygląda, jakby koleś chciał się zatrzymywać. A ja nie zamierzam do niego strzelać, bo go nie trafię. Nie, jak jedzie. Nie mam za dużo... Aż tak dużo naboi, więc nie. Gdyby było was dużo... osób, które mają Battlegranda, to można by było zrobić coś podobnego, jak Izak robił z widzami swoimi, czyli tryb zombie, ten społecznościowy chyba tryb. To by było całkiem spoko, nie? No ale niestety, z tego co się orientuję, a przynajmniej po waszych odpowiedziach, jak kiedyś właśnie się pytałem, czy ktoś chce zagrać ze mną Battlegranda, no to tam za bardzo się nic nie zgłaszał, więc podejrzewam, że albo nikt, albo bardzo mało osób. Naprawdę garstka może z was mieć tą grę. No więc... No ale zapytam raz jeszcze, może macie. Jeśli macie, napiszcie w komentarzu. Na pewno coś sobie razem zagramy. Nieważne, czy gracie wczoraj, czy gracie miesiąc, dwa. Nieważne. Z chęcią z każdym zagram. Prawda, często nie gram, no ale jak już będę... coś tu się... Jakiegoś glitcha lekkiego miałem. No, jeśli będę grał, na pewno możecie do mnie napisać, to wtedy sobie razem zagramy. A tymczasem kontynuujemy nasz bieg. Cholera, nie wiem, czy zdążę. Mógłbym schować broń, żeby szybciej biec, ale z drugiej strony nie chcę ryzykować, że ktoś mnie zajdzie i zastrzeli, zanim zdążę wyciągnąć broń. Alright. Cisza, spokój, 52 osoby w grze. Już się zdążyli powybijać trochę. No nic. A, tu niebezpiecznie. Dookoła domy. Ktoś tam może siedzieć. Zakampiony. Wydaje mi się, że krok jakiś słyszałem. A może nie. Jakieś paprochy mam, kurna, na podkładce. Kiedy wyjdzie ten update, że będzie można przeskakiwać przez jakieś przeszkody? Też bym chciał tego. Okej, mamy tutaj... Kościół. Nie wiem, czy jest czas, żeby w ogóle... lutować. Podejrzewam, że nie. Z miasta też nie chcę biec. Biegnij, że... Dobra, zajdę tak dosłownie na sekundę. I tu mamy ammo, zajebiście. Przyda się. Przydałaby się druga M-ka, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Plecak, czy kask mamy taki sam? Dobra, spierdzielamy. Nie ma więcej czasu. Kurwa, przez te... domki. Nie no, złapie mnie ta strefa.
Może jakimś cudem znajdę jakiś pojazd. Ja kurwa słyszę kroki. Jakbym w tym domku słyszał. Nie wiem. Coś jedzie, ale chyba to oleje. Chociaż kurna, nie zdążę. God damn it, no! Muszę chyba wypić energetyka i w długą. Całą grę z buta. Uwielbiam to. Jajajajaj. Już leci, już leci. Kur... I mnie właśnie dogania. I jeszcze jestem w polu minowym. Yeah! Uwielbiam. Uwielbiam takie combo. Kawałek mam. Dobra, chowamy broń. Mam nadzieję, że nikt nie będzie leciał. I że bomba mnie nie dosięgnie, no kurna. Tak daleko niby nie mam. Ale cholera go wie. Że miałem tego energetyka, to trochę mnie podleczy. Ale jak mi tylko bomba. Pierdzielnie, to masakra. No i mam dalej kawał drogi. No, błagam, błagam, niech tylko we mnie nie pierdzielnie. Dobra, strefę już widzę. Robi się jeszcze jakiś energetyk, mamy dwie, niecałe 3 minuty, no 2,5 minuty na to, żeby dobiec. Okej, jesteśmy. Fuck. Okej, bomby ustały, jest cicho. Git. Jeszcze może być i lutować. A ja wciąż bez środka transportu. Dwie minuty. Kurde, będzie ciężko, będzie. Oj, nie wiem, czy zdążymy. A ja nie mam już więcej energetyków, ani żadnych tych prochów, tabletek. Sakra. W złym miejscu po prostu wylądowałem, jak na moje. No. Dobra, jest też, jak dobiegnę, tam duże szanse na to, żeby być, nie wiem, w pierwszej dziesiątce, czy coś. Miniemy te budynki takim trochę łukiem, żeby nie dać się złapać. Kurczę, jakiś motor, ostatnio się zabiłem jadąc motorem, nie? Ni z gruchy, ni z pietruchy, nagle jakiś kamień wyrósł mi spod ziemi. Taki niewidzialny. Się wywaliłem i zabiłem się, kumacie? Masakra. Mam minutę. Ja pierdzie, no nie dolecę. W minutę na pewno nie. Schowam broń. Tylko jeden kill. W ogóle. Nie wiem, może na końcu się jakoś to zmieni. Co tak polem się... O kur... O skurwesyn. Okej, widzę ich. Jeden zabity. I mamy tu dwie fury. A gdzie jest drugi? No nie, on tam gdzieś był. Gdzie ten pan kolega jest? On się w tym czasie wyleczy. Gdzieś tam do niego celował w tamtym kierunku. Widzę jednego.
Nie wiem, czy powinienem robić to, co robię. Chciałbym zlutować jednego i drugiego. Nie, nie będę ryzykował. Zresztą strefa to już leci. Co nie? Z drugiej strony loot jest kuszący. Kurwa, mam za mało. A nie, mam 166 naboi. Dobra. Jakoś to będzie. Lecimy do fury. Was strefy, mnie już dojeżdża. Niedobrze. Dobra, pójdziemy tutaj. Do tej wsiądziemy. Lecimy. Mogę ewentualnie za strefą poczekać. Bo nie chcę za dużo HP stracić. Okej, okay, jesteśmy w strefie. Przydałoby się kogoś zlutować. Widzicie, jednego typa zabiłem, ale... Przydałoby się trochę więcej rzeczy zdobyć. Także myślę, że zaczęlimy się po prostu za strefą. Oczy w strefie. Na pograniczu strefy i tyle. Zobaczymy, jak dalej nam pójdzie. Co się będzie działo. Dobra, jesteśmy. Tu jakiś domek, jeden, drugi. Wydaje się czysto. To, że nie ma tylko jakichś medykamentów. No mówię, nie... Gościa nie zlutowałem. Trochę szkoda. Ale bałem się, że tamten koleś mi wyjdzie. Chociaż pewnie on też był przestraszony i uciekał. Przełączam na pierwszą perspektywę, bo... Jakoś mi tak łatwiej. O, mamy puszeczkę zajebiście. Elegancko, podleczmy się. Skurwesy. Nie, to byłoby za łatwe. Ha! Nie wiem, czy granaty nie rzucał. Co, dajdę? Ale nie. Chyba nie. To tyle miałeś? Nic więcej? Nara. Gościu. Ale zabity. Strefa coraz mniejsza, 19 osób w grze. Ammo trochę mamy. Ciekawy jestem, czy to jest ten sam koleś, co? O kurwa, bez jaj. Teraz trzeba jakoś przelecieć. Tak na spokojnie, jak najdalej. Czy jest tu jakiś most, coś takiego, czy mogę... Nie, po prostu mogę wlecieć tam. Alright. Do strefy i potem już na spokojnie. Są pola, pola, więc pewnie ludzie w polach też będą się czaić. Na przykład tutaj. Mógłbym też iść na środek strefy albo do jakiegoś domku. Cholera. Dość mały obszar. Nie wiem, czy chcę wchodzić do budynków. Na przykład do takiego. Tu jestem pewien, że ktoś siedzi, nie? Ale na przykład, chociaż tutaj też pewnie będzie siedział. To jest dość mały domek. Chociaż nie, taki mały nie jest. Z drugiej jednak strony. Polecę sobie gdzieś. Się strzelają. Jakieś takie dogodne miejsce. Bo jakie to może być? Na bank tu są pochowani. Ziomeczki. Tutaj? Na końcu? Może czemu nie?
Pusto, jakby. Pusto, okej, git. Się schowamy, mamy furę pod sobą, jakby co. Możemy przeczekać, zobaczymy jak się strefa zmniejszy. Co nie? Jestem ciekaw, czy trzeba będzie się przemieszczać, czy raczej jestem w dobrym punkcie. Leci zrzut. Dobra, za moment się dowiemy. 14 w grze, czyli 13 do zabicia. Myślę, że możemy to zrobić, jeśli nie będę jakichś błędów popełniał za dużych. Okej, jeszcze chwilę. Tamte domki pewnie byłyby lepsze, ale z drugiej strony wybrałem bardziej taką bezpieczną opcję. I jak ze strefą? Jestem w strefie. Więc obok mnie będą musieli przejść ludzie. Tak kampić też nie lubię. Samochód mnie trochę sprzedaje. 11 osób do zabicia. O, tam coś widzę, jeździ sobie. Jeździ i szuka ludzi. 10 osób do zabicia. Czy mamy jeszcze granat? Nie mamy. Mamy tylko dymny. Jakby ktoś miał snajpę, to wolę jednak się położyć. Mało osób. Mówiłem, że do pierwszej dziesiątki dojdę. Jak będę biegł przez całą grę. No i się nie myliłem. Strefy jeszcze trochę. Tam był zrzut. Właśnie, może ktoś tam poleciał. Nie widzę za bardzo. Jakby coś tam było, ale mam za słabą lunetę. Jest ciężko stwierdzić. Okej, zobaczymy jak dalej będzie ze strefą. Ludzie teraz już tak coraz wolniej giną. O! O kurwa! Dziękuję. Sorry, że przekleństwo. Nie wiem, co on robił. Jak ktoś jedzie. Tutaj mnie mogą zgranatować nieźle. Jeśli mogę tak powiedzieć, zgranatować, znajdować. Dobra. Tak siedział na tym motorze, nie wiem, może się leczył, może coś. Może go wywaliło. Okej, zostało 7 osób do zabicia. Koleś pojechał tam. I następny leci stąd. Jest. Gdyby go tak ładnie trafić, gdyby się ładnie wychylił. Jest. Gdzie on jest? Nie widzę go. Ale nie będę ryzykował, jak ze strefu pewnie będę musiał przejść. Jezu, jestem w strefie. Ciężko, ale jestem. Cholera żałuję, że tego kolesia nie widzę, bym mu strzelił w głowę ze dwa razy. No ale nie widzę. Tam się strzelają. Ten koleś ciągle w krzakach, może się leczy. Już nie, miał furę. Więc wątpię, żeby go strefa dojechała. Jakoś mocno. Dobra, 6 osób do zabicia. To jest do zrobienia. Żadnych dźwięków nie słyszę. Może wszyscy bardziej poszli do środka strefy. Ja jestem tuż na zewnątrz, nie wiem czy moja fura. Nie no, fura jest chyba tutaj. Powinna być w strefie. No i pytanie, czy mnie widział jak wstawałem tutaj przez to okienko.
O, rusza dalej. Nie, tylko jakby kawałek podjechał. Jest ciągle. Jesteś. Kurwa, jakbym wyszedł na zewnątrz, się do niego zakradł, ale to też niebezpieczne. Nie wiem, czy mi z lewej nie przyjdą. Kurde, gdybym lepiej widział. Widział jego głowę. Trefa jeszcze nie leci, więc teoretycznie mam czas, ale zobaczcie, ile tutaj jest pola, ile tutaj jest osób może stąd przybiec. Kogoś nie widzę? Nie, to chyba krzak. No ja tak bardziej taktycznie dzisiaj podchodzę do sprawy, a nie na Rambo. Jak zazwyczaj. Tam ten motor leży. Typa, którego zabiłem. Okej, okay, strefa leci. Ale muszę podejść do okna, bo będę w strefie chyba. Nie, tu już jestem bezpieczny, git. O! Nie, nic nie słyszę, nic nie widzę. To musiałbym wstać chyba, żebym kogoś utłukł. Okej. Okay. Jesteśmy ledwo. Ale zaraz trzeba będzie stąd spierdzić. Chyba, że strefa nam dopisze, ale wątpię. Nie. To co, wychodzimy? Chyba trzeba będzie. Goddammit, gdzie jest moja fura? Dobra, lecę. Niebezpieczne strasznie. Gdzie jesteś, gościu? Gdzie jesteś? Źle, że ty. Trup. Chyba co jest? Kurde, nie wierzę, za drzewem był schowany. Kikisek mnie zabił. Nie! Szóste miejsce. Szóste miejsce z 4 zabiciami. Kurde, dałem tyłka. Mogłem albo zostać dłużej w domku. Nie wiem, czy on mnie wiedział. Aż słyszał mnie. Ja też go już w ostatniej chwili słyszałem, ale. No szkoda. 4 zabicia są, 6 miejsce jest. Myślę, że nie ma tragedii. Troszkę żałuję, że tak długo biegłem, bo mogłoby być więcej ciekawych rzeczy. No ale dobra, moi drodzy, jeśli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, będę wiedział, że chcecie oglądać te filmy z PlayerUnknown Battleground. I piszcie komentarze, jeśli chcecie ze mną zagrać. Nie będę naprawdę wybrzydzał, nie będę nikomu odmawiał. Zagramy sobie wspólnie ja i wy, widzowie. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie.